zaczyna. Festiwal Teatru Otwartego to jest spotkanie ludzi, miłośników teatru, teatru ulicznego i teatru plenerowego, teatru scenicznego, ponieważ takie formy można u nas na festiwalu zobaczyć. Stawiamy oczywiście na pokazy plenerowe, ale zawsze, każdego dnia mamy również przedstawienie w teatrze. Zapraszamy takie teatry, żeby jak najwięcej ludzi mogło obejrzeć przedstawienia. Są spektakle dla dzieci, ogólnie są przedstawienia familijne, są przedstawienia nastawione oczywiście na spektakularne akcje ogniowe z dużą scenografią, bo to się też bardzo ludziom podoba. Oczywiście są szczudlarze, są przede wszystkim historie bardzo miłe, radosne. Na jakie przedstawienie czekasz najbardziej? Na klauny, na klauny. A ty? Też na klauny. A jak masz na imię? Gaja. Będziecie oglądały całe przedstawienie? Ja, aż do nocy. Jest to spektakl słuchowisko pod tytułem Z głową w chmurach. Jest to spektakl napisany na podstawie wierzeń hawajskich huny. Są to wierzenia, legendy hawajskie, bardzo pozytywne myśli, przesłania do świata, że to w jakiś sposób funkcjonujemy w tym świecie, to taki ten świat dla nas jest. Jest to spektakl, który został tak skonstruowany, żeby każdy mógł to przeżyć indywidualnie i żeby ludzie sami sobie zawdzięczali to, że wzięli w tym udział i że coś przeżyli, że coś to w nich poruszyło. I przez ten słuch jakby ten spektakl się odbywa wewnątrz, w naszym sercu, w głowie, w umyśle, w naszych myślach, w naszych relacjach, które się dzieją gdzieś w naszym świecie. No i możemy sobie w jakiś sposób podjąć jakiś dialog, dyskusję z otaczającym nas światem, może coś zweryfikować, spojrzeć na coś z dystansu. Jak wrażenia po słuchowisku? No jak najbardziej pozytywne. No, polataliśmy w chmurach. No wspaniale. Myśli pan, że takie idee wypadałoby częściej realizować? Myślę, że jak najbardziej. Jestem tutaj co roku, jestem świdniczanem. Będę za rok na pewno. Festiwal Teatru Otwartego jest imprezą ludyczną, na którą zapraszamy całe rodziny. I nam zależy na tym, że po prostu każdy przyszedł, pośmiał się, pobawił się i z wielką radością i z magią teatralną udał się do domu, bo teatr pod chmurkami smakuje najlepiej. Czy to jest deszcz, czy to jest gwiazda, ale są to niezapomniane przeżycia i naprawdę tego Państwu życzę.